dobry, szczęść Boże. Witam i pozdrawiam z Katowic w poniedziałek 9 listopada. A dzisiaj wsłuchujemy się w Słowo Boże zapisane w Księdze proroka Izajasza w rozdziale 35, wierszu 1, gdzie czytamy: Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. I w słowo z listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 3 i 28 wiersza. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I właśnie nad tym drugim tekstem, słowami z listu Pawła do Rzymian, chciałbym się w tej chwili na chwilę zatrzymać. I rozpocznę od postawienia kilku pytań. Kiedy wstaliście, drodzy, dzisiaj rano, zastanawialiście się nad tym, co dobrego chcielibyście uczynić? A może w ciągu dnia możemy już popatrzeć na przeżyte godziny i powiedzieć, co dobrego uczyniłem? Czy potrafimy wyliczyć nasze dobre uczynki? A może najpierw trzeba by było postawić sobie pytanie, co ja rozumiem pod pojęciem dobry uczynek? I co mnie motywuje do wypełniania dobrych uczynków? Prawo, zakazy, nakazy, strach, obowiązek, poczucie litości, odpowiedzialności, miłości, chęć przypodobania się. A jeżeli tak, to komu? Szefowi, współmałżonkom, najbliższym, Panu Bogu? I postawmy sobie podobne pytania dotyczące złych uczynków. Czy w dniu dzisiejszym już takowe popełniliśmy? Czy potrafimy je wymienić? Co rozumiemy pod pojęciem zły uczynek? A czy nie może być tak, że to, co ja uważam, że jest dobre, słuszne, ktoś inny odbierze jako złe i niewłaściwe? I na odwrót. To, co ja odbieram i widzę jako niewłaściwe i złe dla kogoś, to będzie dobre i wszystko w porządku? Czy w danym dniu więcej jest dobrych czy złych uczynków? Kto potrafi je wyliczyć, ocenić, osądzić? Siedzę sobie w fotelu, jestem na kwarantannie i zmuszam Was do refleksji i zadaję z jednej strony może trudne, a z drugiej strony wydawać by się mogło, że banalne pytania. Ale drodzy, one są bardzo ważne w kontekście tych słów z listu apostoła Pawła do Rzymian. Przypomnę je. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Temat uczynków jest ściśle związany z życiem wiary, z wiarą, zbawieniem, naszą relacją do Boga. I przez lata ten temat był dyskutowany, różnie tłumaczony i odbierany. Czy uczynek jest warunkiem uzyskania Bożej łaskawości, miłosierdzia? Który uczynek? A gdy tak właśnie sobie siedzę bezczynnie i bezmyślnie, to dobrze czynię, czy źle? Jak to Pan Bóg może mnie w tej chwili ocenić i odebrać? Będzie mnie krytykował, potępiał? Czy będzie mnie usprawiedliwiał? Widzimy zatem, że myślenie o tych uczynkach i o uczynkowości człowieka może nas doprowadzić w pewnym momencie do jakiegoś tam nawet absurdu, ale również i do niepokoju sumienia, i do niepewności w życiu. To popatrzmy z innej strony. Popatrzmy z perspektywy Pana Boga. Pan Bóg jest Bogiem miłości, łaskawości i miłosierdzia. Pan Bóg wie, że gdyby chciał się z nami procesować, to nie znajdziemy odpowiedzi, jak mówi Biblia, ani na jedną rzecz z tysiąca. Pan Bóg sprawę zbawienia człowieka wziął niejako w swoje ręce, a w zasadzie złożył je na barki swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego śmierci krzyżowej każdy wierzący otrzymuje dar usprawiedliwienia i zbawienia. Co to znaczy w praktyce? Że Pan Bóg nie chce oceniać naszego życia w kontekście dobrych i złych uczynków. Bo
Nikt by się nie uchował, bo jesteśmy grzeszni od poczęcia. Ale Pan Bóg w swojej łaskawości przyjmuje nas i daruje usprawiedliwienie ze względu na Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, czyli to wszystko, co sprawia, że nie jesteśmy w oczach Boga takimi, jakimi powinniśmy być, czyli czystymi, bezgrzesznymi. To takie proste, a z drugiej strony tak trudne do przyjęcia i zrozumienia, no bo przecież chcielibyśmy się czymś wykazać przed Bogiem. Chcielibyśmy zasłużyć i tak trudno jest przyjąć, jak to? Za darmo? A Pan Bóg mówi, ja Cię znam, wiem jaki jesteś. Jesteś słabym, ułomnym człowiekiem, ale właśnie takim możesz do mnie przyjść. I powiem coś, co może niejednego z Was wzburzy, oburzy. Jeżeli liczysz, że swoimi uczynkami zasłużysz sobie na łaskę Bożą, na zbawienie i życie wieczne, to robisz kłamcę z Pana Boga i nie ma u Ciebie wiary, tej ufnej wiary w Boga, który jest miłością. Takie myślenie, że ja sobie zasłużę, że ja jestem dobry w oczach Boga, albo Bóg musi mnie uznać za dobrego, prowadzi do pychy, a pycha jest grzechem. Od 31 października 1999 roku kościoły luterańskie i kościół rzymskokatolicki, a później do tego doszły kościoły metodystyczne i kościoły reformowane poprzez podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, głoszą w zasadzie jedną prawdę na temat zbawienia. Zacytuję. Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków uzdalnia nas i wzywa Duch Święty i nie mogą być one żadną zasługą przed Bogiem. Postawiłem wiele pytań dotyczących uczynków. I takie pytania trzeba sobie stawiać. Ale niech odpowiedź na nie nie prowadzi do pychy przed Bogiem, lecz pokory i dziękczynienia Panu Bogu za dar, dar zbawienia. Amen. Życzę błogosławionego, dobrego dnia.